Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, idziemy z Iwanem do Świata Morkonów, czyli do groty. Tak jak już parę razy wspominałam, chciałabym zagrać po stronie Morkonów, więc zrobimy to. I teraz jest to chyba odpowiedni moment, żeby już tam iść. Jeżeli chodzi o zadania dla berserków, to chwilowo nie mamy zbyt wiele do zrobienia. Także ruszajmy po prostu, razem z Iwanem. Już wiem. Byłeś klerykiem. Źle. Kurwa. W porządku, poddaję się. Czy Zakor coś ci mówi? Ojczyzna Albów? No nie gadaj. Nie jestem Albem, po prostu łączy nas wspólna przeszłość. Narawaka, przyznaję, w życiu bym nie zgadł. Kto by pomyślał, że będę podróżował z byłym Albem? Nadeszły ciekawe czasy, co? Teraz powinienem mieć oczy szeroko otwarte. Spodziewasz się czegoś? Nie. Chcę tylko po drodze odwiedzić Danila. Powinien gdzieś tu być. To jakiś twój znajomy? Powiedzmy. Okej, Danil, tak? Ciekawe. Ja myślałam, że po prostu pobiegniemy sobie. Są raptory. Jak wygląda? No, nie martw się, znajdę go. Dobra, czas na przerwę. Nie szukałeś przypadkiem swojego kumpla? Owszem. I znaleźliśmy go. Nikogo tu nie widzę. Stoisz na nim. Słucham? Pochowałem go tu. Parę tygodni temu. Moje kondolencje. Nie. Żaden z ciebie, Morkon, to jasne jak słońce. My nie opłakujemy zmarłych. Śmierć stanowi część życia. Co my tutaj właściwie robimy? Danilo ma jeszcze jedną rolę do odegrania. Chłop, a przynajmniej jego grób został drogowskazem. Ukryłem w pobliżu kilka użytecznych rzeczy. Chwilę mi jednak zejdzie, zanim je znajdę. Spróbuj się na coś przydać w tym czasie. Nieraz na południowym wschodzie kręcą się gryzaki. Niedługo rozbijemy obóz. Byłoby dobrze, gdybyś wcześniej uporał się z tymi bestiami. Zajmę się nimi. Niech Ramak cię prowadzi. O, a kiedy już je załatwisz, odrąb trochę mięsa. Zjemy je sobie na kolację. Bardzo nie lubię marnować żywności. Po wszystkim skieruj się do ruin na wschodzie. Dostrzeżesz je idąc wzdłuż urwiska. Będę tam na ciebie czekać. Pomyślnych łowów! Nieźle. No dobrze, mamy nowe zadanie. Nie spodziewałam się tego. Wyeliminuj gryzaki. Moment, ile było tych gryzaków? 3 gryzaki. No dobrze, mam nadzieję, że nie zginę tutaj. Chyba w tej okolicy jeszcze nas nie było, z tego co pamiętam. Ale w sumie to cholera wie. No dobrze. Gryzaki, tak? Chyba wiem, o jakich przeciwników chodzi. Dokładnie. Już się z nimi biliśmy parę razy. Spasiony gryzak. Widzę, że będą chyba atakowały w grupie. Dobra. Tylko fajnie by było Jax. Nie, no dobra, w sumie to okej. Cześć, pani spasiony gryzaku. Numer 2. Pięknie! I nowy poziom! O to chodziło. Super. Tu są jakieś ruiny, tylko nie wiem, czy zbliżanie się do nich jest dobrym pomysłem. Na pewno spasionego gryzaka możemy... Spasionego gryzaka zbić. Pięknie. Wyeliminuj gryzaki. Teraz sprawdźmy, czy Iwan dotarł do ruin.
Dobrze, Jax, tylko zanim, to ja bym chciała sobie zrobić atrybuty. Chociaż najpierw chciałabym spojrzeć na ekwipunek. Jeżeli o to chodzi, to ja chciałam sobie założyć pałasz, chyba ten uszkodzony. Chociaż nie. Chciałam bardziej założyć sobie to, czyli ubijak. Potrzebujemy chyba dwa poziomy, bo nie dam rady wszystkiego przeznaczyć w siłę. No, to jest maksimum. Dobrze, jeszcze jeden poziom jest nam cały potrzebny. To nie będzie chyba, wiecie, jakieś takie bardzo proste do zrobienia, przynajmniej aktualnie. Czy te misje się mogą pozamykać? Przepraszam bardzo. Odprowadź Iwana do groty. Iwan jest w tę stronę. W sumie są tam jakieś ruiny. Tylko wydawało mi się, że on poszedł całkiem przeciwną. No dobrze, mamy raptora. Tylko, że ja chyba z raptorami zwykłymi... Okej, to jest młody raptor. No chyba, że tak. To jesteśmy w stanie sobie poradzić. Widzę, że gra jest trochę przygotowana na to, że ja tutaj nie ogarniam w życie. Mimo wszystko ten raptor trochę mnie leje. Musimy trochę polatać. Widzę, że te potwory to dostają... Czy tam... Okej, tam jest Iwan od razu już, więc... O kurde. Dobra, na szczęście Kaja go załatwiła. Polowanie się udało? Tak, Iwan, udało się, tylko jeszcze, żebym sobie z raptora zebrała rzeczy i sprawdziła, co jest w tej chatce. Okej. Coś leczniczego, chyba średni eliksir, trochę wody, nic specjalnego. Serce, no oczywiście przetłumaczony źle garnek, no ale dobrze. Niech będzie. Cześć, Iwan. Tak, gryzaki gryzą już tylko piach. A mięso? Przyniosłem. Brawo! Wiedziałem, że solidny z ciebie chłop. W porządku. Rozbijmy obóz. Dziś nie ma już sensu iść dalej. Nogi wchodzą mi w dupę. Pomożesz mi jakoś? Jasne. Powiedz, czym powinienem się zająć. No, świetnie. Ponoć w kupie siła. Przyda się drewno na opał. Ognisko nie tylko pozwoli nam nie zmarznąć, lecz także odstraszy lokalną faunę. To nie będzie raczej najmilsza noc. Ale jakoś ją przetrwamy. Pora przyrządzić kolację. No, dobry pomysł. Na szczęście stare palenisko jeszcze się nie rozpadło. Przyrządzę nam pierwszorzędną potrawkę z ziemniaczkami. Jeśli chcesz, to cię tego nauczę. Po pierwsze, zadbaj, by każdy ziemniak dobrze się zrumienił. Zanim znów wrzucisz je na ogień, niech trochę przystygną. Dzięki temu zrobią się chrupkie. Potem dodaj mięsko, tylko powoli, co by nie przesuszyć. Szybko wszystko przesmaż i przełóż patelnię dalej od ciepła, by danie doszło. No, w ten sposób otrzymasz idealną konsystencję. Ale po co ja ci to mówię? No pewnie ani trochę cię to nie interesuje. A tak czy owak, oto lista składników. Do dzieła! Nawet jeśli w ogóle mnie nie słuchałeś, postaraj się niczego nie sfajczyć, dobra? I nie popasz się. Dla siebie przygotuj podwójną porcję, jeśli sobie życzysz. Ja zjem mniej. O co w tym chodziło? Szkoda, że nie mamy więcej czasu. Kaja, o czym ty do mnie mówisz w ogóle? Atrybut. Fajnie, że mam jeden, ale nic mi to nie da. Umiejętności, ekwipunek. Musimy sobie przejrzeć tą notkę z przepisem chyba. Chyba na pewno. Mam paliwo do plecaka odrzutowego i torby z eliksitem, których nie otworzyłam. A gdzie moja notka? Chyba, że już automatycznie umiem przepis. Na to wychodziłoby. Okej, muszę przytrzymać.
No nie mam już więcej ziemniaków. Co tam, Iwan? To dla ciebie. Stary, ale zapach. Pewnie smakuje jeszcze lepiej. Proponuję, byś uderzył w kimono. Ja wezmę pierwszą wartę. I w razie czego dołożę do ognia. Ruszamy równo o świcie. Dobranoc. No dobrze. Łóżko jest w środku, rozumiem. Przez to wszystko nawet... Czemu nie mogę wejść do tego domu? Śpiwór. Śpi. No to śpimy. Pewnie się coś stanie. Przecież widzę, że jest ranek. Dobra. Ale na to wygląda. Przez to wszystko, co się dzieje, łatwo zapomnieć, w jak pięknym świecie żyję. Jasne, ruszajmy. A mimo to wcale nie zamierzam nas spowalniać. W drogę! Słuchaj, chyba najwyższa pora. Powinienem ci coś wyznać. O co chodzi? Większość Morkonów zupełnie się ode mnie różni. Wiesz, jak cię ze mną zobaczą, to możesz mieć kłopoty. Dlaczego? Otóż handlując, nie postępuję zgodnie z przykazaniami Rawaka. O czym konkretnie mówisz? Ubijałem interesy z obcymi, a nasze prawo bezwzględnie nam tego zabrania. W rzeczywistości moim zadaniem było napadać na wszystkich napotkanych podróżnych i ich grabić. No i tak właśnie z początku z Danilem robiliśmy, ale... Czuliśmy się z tym. Dobra. A to młody żyloty. W porządku. A się uchybił. No i tak właśnie z początku z Danilem robiliśmy, ale... Czuliśmy się z tym źle. Zabijaliście? Tak. Morkoni nie postrzegają śmierci jako tragedii. Nie piętnują jej. Przypomina o spokoju otchłani. A między nami a osobami spoza groty jest jednak różnica. My musimy zasłużyć na to, by zginąć. No to przynajmniej większość z nas. Niektórzy tracą cierpliwość i sami odbierają sobie życie. Powiem wprost, niezłe z was pojeby. A żebyś wiedział! Ale nie, brak nam też zalet! O Jezus, kochany. Ten jest mój! W porządku. O kurde, aż zostanę w ciry. Chociaż... Kto go tak uciukał? Powiedz, nie myślałeś, by się do nas przyłączyć? Wiele byś z nami zyskał. Rzecz jasna, o ile to jeszcze możliwe. Żywcem cię oszkuruję. Kim ty kuźwa jesteś, łupieżco? O kurde, zapomniałem, jak się bronić. A, Jax! Okej, tu jeszcze jakieś jedno ciało powinno być. No dobrze. Nie ociąga się! Równowaga sił pomiędzy kłusownikami a radykałami została w znacznym stopniu zachwiana. Ech, niewykluczone, że jest już za późno. Co ty na to? Ale na co, gościu, bo ja chyba troszeczkę... Trafię? Trafię. Lepiej podkręćmy tempo i wynośmy się stąd. Tam. Widzę, jak się wynosimy. Skupmy się na podróży. Ani tak, ani nie. To mi wystarczy. No dobra, jakaś roślinka. Wydawało mi się, że coś tu biegało. Jesteśmy już blisko. Niedługo dotrzemy do groty. Powiedziałeś to tak, jakbyś nie chciał tam iść. No i zobaczymy, jak to będzie.
Witam krzykacza, puchacza. Jezus, przecież nawet ja je się koszę totalnie. Dzisiaj za dużo się nie nagadam, bo nagada się Iwan. Może później mi się uda trochę dzisiaj pogawędzić z wami. To można wejść na górę chyba. Akurat Iwan się zamknął na plus. No dobrze, mamy jakieś jaszczurska. Nie podobają mi się bardzo. Słaby, krwisty pazur. No, widać. Ciekawe. Iwan, idziemy? Dlaczego się zatrzymałeś? Daj mi chwileczkę. Muszę się szybko rozejrzeć. Zaraz do ciebie wrócę. Ten jest mój! Czy ty chciałeś właśnie zrobić to, co ja myślałam? Co ty? Czy to ślady? Wyglądają trochę jak... Nie, po prostu się denerwuję. W porządku, chodźmy dalej. Znalazłeś coś? Nie, fałszywy alarm. Ruszajmy. No dobrze, przed nami jacyś ludzie. Kłusownic. Dupa, a nie fałszywy alarm. Po prostu się nie odzywaj, współpracuj, jasne? Niech mnie kometa strzeli. Iwan, to ty? Tengis wszędzie cię szukał. Gdzieś ty się podziewał? Co z Danilem? Nie żyje. I to od kilku tygodni. Tygodni? A ty zamiast do nas wrócić, szlajałeś się z tym obwiesiem? Słuchaj, to było tak. Upatrzyliśmy sobie karawanę berserków. Wydawali się dobrym celem. Zapasy żarcia na jakiś miesiąc, trochę zasobów i... na ten gość. Od początku prześladował nas pech. Bronili się kulami ognia. Ani się obejrzeliśmy, jak wszystko stanęło w płomieniach. Rozpętał się chaos. Ledwo ocaliłem skórę. Fart chciał, że uszedłem z życiem, ale Danilowi los nie sprzyjał. Nie mogłem zostawić faceta. Chcę przysłużyć się naszej sprawie w miejsce Danila. Serio? Udowodnij, że można ci ufać. Uklęknij i przyrzeknij. Przysięgasz na Rawaka, że nie kłamiesz? Przepotężny Rawaku, krwawy Boże Panie, wiecznej równowagi, zwróć swe wszechwidzące oko na pokornego sługę twego. Bądź mi świadkiem, wszystko co powiedziałem zgadza się z prawdą. Jeżeli skłamałem, ukarz mnie wiecznym cierpieniem. Wstawaj. Rawak oceni szczerość twych słów. A teraz mów. Masz ze sobą prowiant? Oczywiście. Za kogo mnie uważacie? Dobrze. Twój nowy koleżka z pewnością chętnie wszystko potwierdzi. Z drogi. Ty tam. Zbliż się. Chciałeś ze mną porozmawiać? Tak. Zdradź mi. Czy opowieść Iwana jest prawdą? Tak. Co do słowa. Rozumiem. Ciekawe. Faktycznie pragniesz do nas dołączyć? Niech Rawak się nad tobą zlituje, jeśli kłamiesz. Iwan, dopilnuj, by te zapasy dotarły do groty. Migen, Von. Dobrze. Chwała Rawakowi. Mogło pójść o wiele gorzej. Coś czułem, że jeśli każe im czekać za długo, to się zaczną burzyć. Ale to jest jakiś cyrk. Szukam jakaś połowa Karakis. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nadal zamierzasz tam wracać? Chyba muszę. Teraz na pewno się z tego nie wykręcę. Ale co najważniejsze, nie pozwolę, by cierpiała przeze mnie moja rodzina. Chodź, trzeba przyspieszyć. Czas nas goni. Dzięki raz jeszcze. Mogłeś mnie wsypać. Nawet nie chcę myśleć, co by się wtedy ze mną stało.
Obyśmy się tylko nie natknęli na kolejnych starych znajomych. Chodź za mną! Cóż? Wszyscy Morkoni cię tak traktują? Skąd? Większość kłusowników jest raczej w porządku. Gorzej z radykałami. Na tych lepiej uważaj. W sensie Morkoni mogą się wydawać prości i bezwzględni, ale... Z nimi przynajmniej wiesz, na czym stoisz. Ta bezpośredniość to nasza wspólna cecha. Stara ważka. No nie były jakieś trudne. Pancerz chitynowej szpony. Super. Cóż, no, idzie nam raczej sprawnie, wydaje mi się. Tuptamy sobie z Iwanem i miejmy nadzieję, że zajdziemy do groty. O Jezusie. Chory skeks. Jezus kochany. Co to za dymycz był? Coś za proste potwory są na tej ścieżce. Czym ty jesteś, Iwan? Biegniemy. Iwan, proszę cię szybciej. Okej, schodzimy w dół. Super. Tamto dziadostwo się odczepiło na szczęście. Ja pierdzielę. Teleport! To chyba czas, żeby go... Karakis z gliszcza. No dobrze, miło. Troszeczkę wydaje mi się, że jest tutaj niebezpiecznie. Młody szakal. Gorzej, że tam chodzi kamienny szpon przed nami, a mi się wydaje, że on będzie miał czaszkę tak na 1000%. Dobra, to teraz musimy być naprawdę ostrożni. Co? Dlaczego? W okolicy swoje leże ma taki krwiożerczy skurczybyk, mówię ci. Jaki skurczybyk? Górski troll. Może na niego zapolujemy? Zapolujemy? Wystarczy, że do niego podejdziemy, a rozedrze nas na strzępy! Wobec tego lepiej ruszajmy, zanim troll nas znajdzie. A co do mnie... ulżyło mi. Tak czy siak, ruszajmy. Coraz bardziej się zbliżamy. Świetnie. No jak mnie zaraz... O Boże. Dobra, nie jest taki zły. What? Przecież... Kto go tak się... Jezu, jaki Iwan jest mocny. Trzeba było chyba iść na tego trolla jednak. I kiedy dotrzemy do groty, będziemy musieli się rozdzielić. Dlaczego? Lepiej się nie afiszować, że przyszliśmy razem. Wolisz nie mieć przeze mnie kłopotów. Dobra, tutaj coś leży. O, mała torba. Zaraz mi coś pewnie odgryzie dupę. Chory szczuroma skarłowaty. Iwan! Czemu tutaj wszystko jest chore i jakieś takie dziwne? Za bardzo się przejmujesz. Znam swoje... Iwan, weź chwilę poczekaj, chłopie. Kurde, nie mogę się dzisiaj w ogóle rozgadać przez Iwana. Na pewno gdzieś znowu nie przepadniesz? A ty co, moja matka? O nie tym razem. A, przy okazji, polecam ci wpaść do Gosty. Do kogo? A, Gosta, to nasz karczmarz. Chociaż według mnie bardziej przypomina narośl. Dobra, Iwan. Iwan kosi te po prostu stworzenia, jak nie wiem. Jego cienkusz smakuje jak szczurze szczyny i pewnie nimi jest, ale bądź co bądź, gasi pragnienie. Jeśli zechcesz sobie dorobić, znajdzie ci zajęcie.
Dobra, przynajmniej podekspimy trochę. Jest szansa, że nawet dwa poziomy wbijemy. Jesteśmy już odberetem od floty. Czas szybko płynie w dobrym towarzystwie, nie? No tak. O, te puchacze to mi za dużo expa nie dają. Ale część potworów daje sporego expa. Czas szybko płynie w dobrym towarzystwie, nie? Ej, mam nadzieję, że dziś Dimitr stoi na... No dobra, widzę, że jesteśmy pod grotą. Ej, mam nadzieję, że dziś Dimitr stoi na warcie sam. Marat zawsze robi problemy. Dlaczego? Bo to radykał. Ja zaraz sam zobaczysz, o co mi chodzi. Co to są za... Panie Szuromasie. Do widzenia. Nie wiem, co to stoi przed wejściem. Nie wiem, czy chcę się dowiedzieć, ale mamy teleport. Nareszcie dotarliśmy. Witamy w grocie, ojczyźnie Morkodów. Jakż kurwa, stoi akurat Marat. Co to oznacza? Ja przejdę, ale ty? Tobie okoliczności raczej nie sprzyjają. Zanim się rozstaniemy, koniecznie muszę ci coś powiedzieć. Oprócz radykałów i kłusowników istnieje jeszcze trzecia grupa Morkonów. Jej członkom przyświeca idea, którą większość moich ludzi uważa za odrażającą. Nie mogę powiedzieć ci nic więcej ani o nich, ani o tym, co chcą osiągnąć. Mimo to posłuchaj, jeżeli cenisz sobie wszystko, co słuszne i prawe, to w końcu na nich trafisz. No, albo oni na ciebie. W każdym razie lepiej się już rozdzielmy. Trzymaj się, przyjacielu. A gdybyś miał kiedyś nadmiar kryształków, to wpadnij do mnie z wizytą. Oby do szybkiego zobaczenia. 1500 expo za to dostałam. Wow. Super. No i jesteśmy w grocie. Logo Morkonów. Super. Pytanie, czy przejdziemy? Raczej wątpię. Stój! Oto wejście do świętej groty Ravaka, boga otchłani. Co cię tu sprowadza? Okej. Okay. Pragnę do was dołączyć. Pragnę do was dołączyć. Czyżby? To wszystko bardzo dziwne. I nieistotne. Nie potrzebujemy cię tutaj. Daj mu mówić. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Czy wiesz, co cię czeka wewnątrz? Ciężkie życie. Trafiłeś do Morkonów. Nasz los nie należy do najlżejszych. Poświęcamy się pracy. W bólu i w cierpieniu. O jakiej pracy mówisz? O każdej niezbędnej. Nie boję się ciężkiej pracy. Łatwo powiedzieć, trudniej tego dowieść. Zrozum jedno. Jeśli tu wejdziesz i się nam nie spodobasz, nigdy więcej nie ujrzysz światła dziennego. Zaryzykuję. Dobrze, wejdź. Naprawdę udzielasz mu wstępu? Odbiło ci? Ta decyzja nie należy do ciebie. Zaprowadź go do Kana. Niech on wyda osąd. Dobry pomysł. Trzymaj się za mną, słyszysz? W drogę. Kolejne 1000 expa. Ciekawe, kim jest Kan. Pewnie wodzem. Marat już chyba nas nie słyszy. Czyli możemy pogadać... Ty, zbliż się. Co tutaj robisz? Wybacz, ale ruszam dalej. Ja myślę, spływaj, tchórzu. Wiem, że nie pochodzisz stąd. Zapach obcego czuć było 3 tunele dalej. Powiedz, jak wygląda sytuacja poza bramami grotu?
Póki co jest dość spokojnie. Czyżby? To brzmi jak słowa kogoś zbyt głupiego, by długo przetrwać na Magalanie. Jesteś Jax, zgadza się? Przybysz, o którym tak wiele słyszałem. To ty, jako dowódca Albów, zakończyłeś wojnę między wolnymi ludźmi a swoimi pobratymcami. Zaskarbiłeś sobie niezłą reputację. A mimo to chcesz ze mną rozmawiać? Osobliwe. Niegdyś byłeś przywódcą wolnych ludzi, ale to się zmieniło. Twoje słowa niewiele już znaczą. Może jednak na coś się przydasz. Nie zaszedłem tak daleko, zostawiając sobie wyłącznie najbardziej skuteczne narzędzia. Dostrzegam w tobie ogromny niszczycielski potencjał. Tylko czekam, by go spożytkować. Czy zechcesz zademonstrować mi choć odrobinę swoich umiejętności? Dobra, z gościem będziemy gadać później. Nie musi mi się to podobać. Zgubiłam chyba swojego towarzysza. Albo miałem nie? ci coś powiedzieć. A, tak. Czyli możemy pogadać normalnie. Nie prowadzę cię do Kana. Powiedziałem to, żeby się zamknął. Tak w ogóle to nazywam się Dimitr. Słuchaj teraz. Jeżeli rzeczywiście chcesz z nami zostać, to musisz wiedzieć to i owo. Na przykład czego? Między innymi przeklętych, samotnych wycieczek po okolicy. Jeśli ktoś nie przedstawi ci reguł, lada moment będziesz miał jakieś kłopoty. To właśnie zamierzam zrobić. Kan nigdzie nie ucieknie. No to chodź. Widzisz to wielkie przejście przed nami? Znajdują się za nim katedra Ravaka oraz cysterna krwi. Tylko elita może tam wejść, by złożyć hołd Ravakowi i jego wiecznemu królestwu w otchłani. Nawet nie próbuj wchodzić do katedry. Wstęp uzyskasz, jeśli do nas dołączysz. Albo wywrzesz na Kanie ogromne wrażenie. Ruszajmy dalej. Mamy jeszcze wiele do obejrzenia. Zaraz wejdziemy do dzielnicy wojennej. Właśnie tam kłusownicy, tacy jak ja, trzymają w klatkach nowych członków społeczności Morkonów. Ty przyłączyłeś się dobrowolnie. W przeciwnym razie siedziałbyś razem z resztą więźniów. Poza klatkami znajduje się tam również arena. Obejrzysz ją sobie później. Dobrze, świetnie. Uważaj na strażników. Nie wszyscy chętnie przepuszczą cię z jednej dzielnicy do drugiej. Pilnuj się, w porządku? Czy mnie też wolno walczyć na arenie? W sensie jako komuś spoza Morkonów? To raczej rzadko się zdarza. Ale nasz mistrz areny stoi tu, niedaleko. Podejdźmy i zapytajmy. Nawet jeśli się zgodzi, wyświadcz mi przysługę i na razie nie przystępuj do walki. Czas nas nagli. Jeśli zginiesz, będę musiał gęsto się tłumaczyć Kanowi. Poczekam tu na ciebie. Chyba nie widziałam cię jeszcze na arenie. To prawda, ale nie zmienię zdania. Chcę się stąd wydostać. Dobrze, tylko czy jesteś gotowy? Otrzymałem błogosławieństwo Zariny, a Ravak mi sprzyja. I myślisz, że to wystarczy? Powodzenia! Przerobię tę bestię na miazgę! Płuca masz mocne. Zobaczymy, co z nich zostanie, gdy potwory z tobą skończą. Ich cywilizacja musiała być bardzo rozwinięta. Dobra, Kaja, już tam się nie pluj. Dostawca broni. Bardziej nas interesuje chyba gościu, który się zajmuje areną. Tylko gdzie on jest? Czy to w ogóle tu... Tak, chyba tutaj. Attila, witam. Patrz! Oczom nie wierzę. Obcy? W naszej grocie? No nie wiem. Powiedz, czy to prawda, że świat na zewnątrz zupełnie oszalał? Zapewne przebyłeś długą drogę. Co tutaj robisz? Moim zadaniem jest sprawdzić każdego, kto chce opuścić grotę.
sprawdzić? Cóż, w przeciwieństwie do ciebie, większość tutejszych nigdy nie była na powierzchni. Musimy się upewnić, że poradzą sobie z niebezpieczeństwem. Po to właśnie jest arena. Czy wojownicy walczą z waszymi więźniami? Co? Nie. Wszyscy więźniowie mają zostać nowymi wyznawcami Rawaka. Na arenę wypuszczamy potwory. Kto zdoła je pokonać, ten może opuścić grotę. Co w razie porażki? Wtedy ochotnicy zostają tutaj, gdzie jest dla nich bezpieczniej. O ile nie zabiją ich potwory, rzecz jasna. A właśnie tak zazwyczaj się to kończy. A więc, co tutaj robisz? Dymitr opowiedział mi o arenie. Powinien skupić się na warcie, a nie na opowiadaniu bajek. Ja decyduję, kto może walczyć na arenie. No, ale ciebie sprawdzać nie musimy. W końcu przyszedłeś z zewnątrz. Wiesz, jak tam niebezpiecznie. Dlaczego powinienem pozwolić ci walczyć? Lubię wyzwania. Wchodzę w to. To sprawa honoru? Dobrze wiedzieć, że młodzi pielęgnują tradycje. Niestety nie mam dobrych wieści. Walki akurat się nie odbywają. Brakuje mi potworów. Zazwyczaj łapią je ludzie weni. Ale skoro żadnych nie przyprowadzili, to pewnie sami wpadli w tarapaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wróć później. Dymitr na pewno na ciebie czeka, a ja nie znoszę, kiedy nikt nie pilnuje bramy. Niech Rawak będzie z tobą. Nieźle. No dobrze, trochę nie rozumiem, po co żeśmy przyszli tutaj na tym etapie. Mogliśmy przecież poczekać, wydaje mi się. Cześć, Dymitr. Jesteś już. Możemy iść? Czy wsadziłbyś mnie do klatki, gdybym nie zgłosił się na ochotnika? Potrzebujemy nowych ludzi, a ty zapowiadasz się obiecująco. Więc owszem, mogłoby się tak zdarzyć. Sam pracowałem kiedyś przy klatkach. Chodź, pokażę ci. Nie jesteś jednym z nas, więc pewnie cię to dziwi. Odrobinę. Kiedy tracimy robotnika, równowaga się chwieje. Chcąc uniknąć zagłady, utrzymujemy stałą liczebność. Bierzemy jeńców i uczymy ich wszystkiego o naszej frakcji, by później ich do niej wcielić. W grocie żyje się naprawdę dobrze. Lepiej niż gdziekolwiek indziej. Nasi rekruci są z nami bezpieczniejsi i szybko zapominają o tym, co było wcześniej. Ale chyba powiedziałem już za dużo. Jak to nic nie ma? Nic na to nie poradzę. Powinieneś wiedzieć najlepiej, że u Gosty nic nie jest za darmo. Właśnie dlatego cię do niego wysłałem. Gości? Nie widzisz, że jestem zajęta? Krzesło, pan strażnik. W sumie nic ciekawego się tutaj nie dzieje raczej. Czy tutaj są martwi ludzie? Mogę sobie z nich wziąć rzeczy. Cool. Mam nadzieję, że nie oberwę za to. Nie, w porządku. Tutaj jeszcze ktoś jest. Myślisz, że obchodzi go życie więźniów? Cóż, może ma rację. Po co się nimi przejmować? Chyba zapomniałeś, o co toczy się gra. No to spytaj dystrybutora. Próbowałem. Nie masz już nie wchodzę. Słuszna decyzja. I prośba na przyszłość. Nie mieszaj mnie do tego. Cześć, Aleksiej. Niech odnajdzie cię odchłań. Obcy nieczęsto odwiedzają te jaskinie. Wyświadcz sobie przysługę i przyjdź później. Może nie zauważyłeś, ale jestem nieco zajęty. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. W kolejnym ruszymy dalej z Dymitrem. I myślę, że zwiedzimy sobie grotę. Może nie całą, bo wątpię, że uda nam się w cały ten odcinek
obejść całe to miejsce, ale zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Może pozbieramy jakieś questy, może spotkamy kogoś ciekawego, może z Atylną więcej porozmawiamy. Zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!